Cześć, witam Was w kolejnym materiale Savage Gear. Ze względu na to, że w poprzednim filmie nie mieliśmy za dużo czasu opowiedzieć Wam o wędkach, którymi łowię pstrągi, dzisiaj poświęcimy czas, żebym Wam przedstawił trzy wędki, które są przeze mnie używane na pstrągi potokowe. Chciałbym zacząć od serii SG4. Pierwsza wędka to jest wędzisko Light Game o długości 251 cm. Gramatura to 3,14. Jest to bardzo fajna wędka, dzięki której bardzo przyjemnie mi się łowi pstrągi potokowe i jest ona w stanie utrzymać każdą rybę, nawet te największe ryby ponad 60 cm. Wędką tą łowię wszystkimi przynętami, od gum do dużych woblerów. Kolejną wędką, którą używam z serii SG4, jest wędzisko o tej samej gramaturze, z tej samej serii Light Game, tylko ciut krótsze. Ma ono 221 cm długości i tą wędkę stosuję na mniejszych rzekach, czyli takie rzeki, które można susem łatwo przeskoczyć. Kolejną wędką, którą stosuję, tym razem jest to seria SG2. Jest to mocna wędka, która ma gramaturę od 5 do 18 gram. Długość to jest 251 i tą wędką łowię na największych rzekach pstrągowych i stosuję nią duże przynęty i nastawiam się tylko i wyłącznie wtedy na duże ryby. Uzupełnieniem tych wędzisk są kołowrotki Savage Geara z serii SG6 i SG8. Stosuję wielkości 2500 i 3000. Głównie łowię wyłącznie na żyłki. Bardzo rzadko stosuję plecionki, jeżeli chodzi o łowienie pstrągów potokowych. Średnice to między 0,22 do 0,25. Bardziej 0,25, ponieważ zazwyczaj nastawiam się na duże ryby i dzięki dobrze dobranej żyłce o odpowiedniej średnicy mam możliwość wyholowania największe ryby. Te trzy wędki, które zaprezentowaliśmy na filmie, powinny spełnić wymagania wszystkich pstrągarzy, od najmniejszych do największych rzek i oczywiście do stosunku łowionych ryb. Od najmniejszych do tych największych kabanów, które żyją u nas w Polsce. Pamiętajcie, żeby łowić duże ryby, trzeba poświęcać na to dużo czasu, konsekwencji i walczyć do końca. Od rana do wieczora. Każdy rzut się liczy. Pamiętajcie o tym. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia nad wodą. Cześć!